Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego w Watykanie. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył uroczystej mszy świętej. Bazylika Świętego Piotra w Watykanie. To tu, w uroczystość Objawienia Pańskiego, zgromadziło się kilka tysięcy osób, kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej, której przewodniczył papież Franciszek. Ojciec Święty w swojej homilii przypomniał, że dziś rozważamy wydarzenia z udziałem mędrców, którzy wyruszyli na poszukiwanie Króla, który się narodził. Prowadziła ich gwiazda. W trakcie swojej drogi ich oczy skierowane były ku niebu. Tego uczą właśnie nas, byśmy nie skupiali się na ziemskich porażkach i żalach, ale w górze szukali tego, który jest światłem, który przychodzi z pomocą, przychodzi, by nas ukochać, by nas zbawić. Bracia i siostry, podobnie jak mędrcy, wznieśmy nasze oczy ku niebu, wyruszmy w drogę na poszukiwanie Pana, uniżmy serce w adoracji i prośmy o łaskę, abyśmy nigdy nie tracili odwagi bycia poszukiwaczami Boga, ludźmi nadziei, nieustraszonymi marzycielami, którzy badają niebo i chodzą po drogach świata, aby nieść wszystkim światło Chrystusa, który oświeca każdego człowieka. Papież Franciszek w południe z wiernymi odmówił również Anioł Pański. Po raz kolejny wezwał do modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. W Jasełkach leży. Pod takim hasłem w całej Polsce odbyły się dziś orszaki trzech króli. Uroczystość Objawienia Pańskiego. W całej Polsce wierni gromadzili się dziś w kościołach. Mszy świętej w katedrze na Wawelu przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W swojej homilii podkreślił, że dzisiejsza uroczystość kreśli nam jasne, bardzo ważne zadanie – objawiać Chrystusa całemu światu, a szczególnie tym, którzy dziś żyją tak, jakby Pana Boga nie było. To ogromne zadanie, które staje przed rodzicami wobec ich dzieci, to wielkie zadanie, jakie stoi przed wychowawcami w wierze, w odniesieniu do młodzieży i starszych, kapłanów, katechetów, wiernych świeckich, którzy właśnie żyją tak, jak mówi Ewangelia i nie wstydzą się tego i przez to swoje jednoznaczne świadectwo objawiają światu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A to już Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył tu metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy dzisiaj w orszakach papieskich dają świadectwo wiary w to, co się wydarzyło w Betlejem i objawiło światu. Orszaki trzech króli przeszły dziś ulicami w blisko 900 miejscowościach w Polsce i na świecie. Ten największy odbył się w stolicy. W trakcie wydarzenia nie zabrakło wspólnego śpiewu kolęd w wykonaniu wybitnych artystów. Niebo ucierpiało niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Rzymskiej musztry. Oraz tańca krokiem poloneza. Zmieszało,
Orszakom w tym roku przyświecało hasło W jasełkach leży. Nawiązuje ono do pierwszej inscenizacji bożonarodzeniowej, którą 800 lat temu we Włoszech przygotował święty Franciszek. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina nam o chwili, w której Jezus objawił się całemu światu, również pogańskiemu, w osobach mędrców, którzy podążając za gwiazdą przybyli do Betlejem, by oddać pokłon nowonarodzonemu. Barwny orszak przeszedł dziś też m.in. ulicami Gdańska. Gloria, gloria, gloria. Dla rodzin to ważne wydarzenie. Dlatego, że możemy być tutaj razem i świętować Święto Trzech Króli. Możemy przyjść razem i wędrować do żłóbka, gdzie narodził się Pan Jezus. Przygotowania do orszaku trwały bardzo długo, mówi pani Anna. Stroje dzielne mamy, dziewczyny szyły, także mamy piękne dzisiaj ubrania. W takim wydarzeniu niektórzy uczestniczyli po raz pierwszy. Mieszkamy za granicą, przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Ale byli też tacy, dla których udział w orszaku jest już po prostu tradycją. Chcemy tutaj właśnie kultywować tą tradycję, która z roku na rok staje się chyba większa i bardziej liczna. Jak widać, tłumy przyszły dzisiaj też na to święto. Uczestnicy sami mówią, że to inicjatywa, w której warto wziąć udział. Powodów jest wiele. Wartości rodziny tutaj grają niebagatelną rolę. Potwierdza to liczna obecność całych rodzin. Wspaniała jest to idea i oby tak dalej. Do uczestników orszaków swoje słowo skierował dziś papież Franciszek. Ed estendo la mia benedizione ai partecipanti al grande corteo dei re magi che si svolge a Varsavia e in tante città della Polonia. Orszaki Trzech Króli odbyły się również poza granicami Polski, m.in. w USA, Demokratycznej Republice Konga czy Kamerunie. W przyszłym tygodniu przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych w 2020 roku stanie były wicepremier Jarosław Gowin. Rządzący liczą na ujawnienie kompromitujących Prawo i Sprawiedliwość faktów. Z kolei PiS zarzuca byłemu prezesowi Porozumienia, że pomógł wówczas w zablokowaniu wyborów prezydenckich. Z powodu pandemii COVID-19 w maju 2020 roku nie dało się przeprowadzić głosowania w normalnej formule. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że wybór prezydenta zostanie przeprowadzony korespondencyjnie, nie przez Państwową Komisję Wyborczą, tylko przez premiera, więc jest tam na pewno kwestia tej prawnej odpowiedzialności co do zarządzania wyborów, no i kwestia tego, na jakiej podstawie wydano środki. Premier Morawiecki zlecił Poczcie Polskiej przygotowanie kart do głosowania, mimo że pozwalające na to przepisy nie weszły jeszcze w życie. Ostatecznie korespondencyjne głosowanie nie doszło do skutku, ale państwo straciło ponad 70 milionów złotych. Ówczesnej opozycji, a teraz koalicji rządzącej, zablokować wybory pomagał Jarosław Gowin. Wybory nie odbędą się w maju. Nowa większość powołała w Sejmie komisję śledczą w sprawie wyborów korespondencyjnych. Pierwsze przesłuchanie już w przyszły wtorek. Świadkiem będzie właśnie Jarosław Gowin. Rządzący oczekują odpowiedzi na pytania. Kto decydował o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych? Kto wykonywał polecenia? Jakie były przyczyny chęci wykonania tych wyborów kopertowych? Bardzo dobrze, że premier Gowin przedstawi fakty, które prowadziły do tych wyborów, które na szczęście się nie odbyły. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość spodziewa się, że Jarosław Gowin i koalicja rządząca urządzą polityczne igrzyska. Poseł Waldemar Buda przypomina, że były wicepremier miał skorzystać na zablokowaniu wyborów. Miał porozumienie i był po rozmowach, których wynikało, że będzie się ubiegał i to mu obiecano na funkcję marszałka Sejmu wówczas. Komisja śledcza wezwie łącznie 26 świadków. To m.in. Elżbieta Witek, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin czy Jarosław Kaczyński. Na propozycje wezwań przedstawione przez posłów PiS koalicja rządząca się nie zgodziła, mówi poseł Przemysław Czarnek. Na panią Kidawę Błońską, na Trzaskowskiego, którzy wywalili, zablokowali wybory i mówili o tym. My się godziliśmy na każdego świadka, także pana Gowina. Komisja śledcza rozpoczyna pracę na 3 miesiące przed wyborami samorządowymi i na 5 przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pytamy zatem Bartosza Brzyskiego, czy
prace komisji przełożą się na wynik Prawa i Sprawiedliwości, wynik partii, której rządy komisja będzie badać. To poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości będzie być może topnieć, no to mimo wszystko raczej utrzymywać się powyżej 30 kilku procent, więc kwestia, jak to się przełoży w tych konkretnych regionach. Komisja śledcza w sprawie wyborów korespondencyjnych to nie jedyna, która powstała na początku 10 kadencji Sejmu. Powołana jest już komisja, która zbada nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, o których zrobiło się głośno pod koniec kampanii. W planach jest też komisja śledcza, która zajmie się rzekomą nielegalną inwigilacją opozycji przez służby przy użyciu systemu Pegasus. Na najbliższy wtorek prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Radę Mediów Narodowych. Tymczasem trwa przejmowanie rozgłośni regionalnych przez ludzi Bartłomieja Sienkiewicza. To manifestacja w Gdańsku. Do Berlina! Do Berlina! Do Berlina! Mieszkańcy miasta spotkali się, by zaprotestować przeciwko siłowemu przejęciu mediów publicznych. Działy się różne rzeczy po komunie, ale tak ordynarnych zachowań nie było. To słowa Czesława Nowaka, byłego posła i działacza antykomunistycznego. Bartłomiej Sienkiewicz, który pełni rolę ministra kultury, najpierw podjął decyzję o zawłaszczeniu Telewizji Polskiej. Później na celownik wziął Polską Agencję Prasową. W mediach publicznych nie tylko zmieniane są władze. Pracę tracą dziennikarze, którzy nie zostali zatwierdzeni przez rząd Donalda Tuska, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Oni po prostu niszczą. Zachowują się jak jacyś barbarzyńcy. Na przykład lokalne radio, na przykład lokalne ośrodki TVP. Przecież niezwykle ważna rola, zupełnie niepolityczna. Kultura lokalna, folklor, wydarzenia, które są ważne dla ludzi, a których żadne inne media nie relacjonują. I co? To wszystko ma być zlikwidowane. Mówi poseł Marcin Horała, wszystko to jest elementem szeroko zakrojonego planu Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza, planu siłowego, realizowanego uchwałą z pominięciem Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przyszedł czas na fazę trzecią, czyli nominaci Tuska i Sienkiewicza idą po te rozgłośnie regionalne. Tam są wysyłane dokumenty przedstawiające likwidatora, który ma zająć się pozorną, powiedzmy sobie to wprost, likwidacją tych spółek, 17 spółek Polskiego Radia. Wskazał na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia redaktor Marcin Wikło. Jak podaje serwis Interia, 9 stycznia o godzinie 12 z Radą Mediów Narodowych spotka się prezydent Andrzej Duda. Dwa dni później, 11 stycznia, odbędzie się protest wolnych Polaków. Wszystko na to wskazuje rzeczywiście, że to będzie marsz o dużej skali. Na tyle, na ile w tym miejscu, w którym chcemy się spotkać, w ogóle jest możliwe pomieszczenie osób, bo pamiętajmy, że spotykamy się na Wiejskiej przed parlamentem. Ale gdzie, jak nie właśnie na Wiejskiej, właśnie przed parlamentem wyrażać swoje oburzenie wobec działań, które podejmuje dzisiejszy rząd, realizowane siłowo przez osoby wyznaczone przez konstytucyjnie powołanego ministra kultury, po to, by zawłaszczyć media publiczne. Protest rozpocznie się 11 stycznia o godzinie 16. Transmisję przeprowadzi Telewizja Trwam. W przyszłym tygodniu Prezydencka Rada do Spraw Ochrony Zdrowia rozpocznie pracę nad projektem ustawy w sprawie finansowania różnych metod leczenia niepłodności. O inicjatywie już wczoraj informowała nasza redakcja. Jest oficjalna zapowiedź w sprawie finansowania metod leczenia niepłodności. Prezydencka Rada do Spraw Ochrony Zdrowia rozpocznie we wtorek pracę nad projektem ustawy w sprawie finansowania różnych metod leczenia niepłodności. Już we wtorek, jak zapowiada zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, zebrane mają być pierwsze propozycje dotyczące metod leczenia niepłodności. Będziemy próbowali zebrać takie pierwsze informacje na temat metod, które mogą zostać zaproponowane jako metody leczenia niepłodności, które zostaną wpisane do projektu prezydenckiego. I właśnie słowa leczenie niepłodności są tu kluczowe, bo mówimy tu również o ludzkiej godności. Musimy pokazywać na etyczne metody uzyskiwania poczęcia, takim choćby jak na protechnologia. Kwestie etyczne zostały zignorowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, gdy podpisywał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Życie to piękny dar, któremu należy się szacunek od poczęcia. Tego szacunku nie gwarantuje metoda sztucznego zapłodnienia in vitro, która niesie za sobą liczne konsekwencje medyczne i moralne, zarówno dla matki, jak i dla dziecka.
Coraz więcej małżeństw, zarówno w Polsce, jak i na świecie, boryka się dziś z problemem niepłodności, mówi doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska z In Vivo Medical Clinic w Gdańsku, kliniki zajmującej się leczeniem niepłodności. Generalnie mówi się o tym, że co piąta para boryka się z problemem niepłodności. Jest to problem narastający. Coraz później ludzie po prostu decydują się na to, aby pozostać rodzicami. I ten czynnik późnego wieku jest właściwie największym ryzykiem, czynnikiem niepłodności. Tak naprawdę musimy uświadomić sobie, że największy potencjał płodności ludzkiej to jest między 19-20 a 26 rokiem życia. Potem rzeczywiście cały czas powoli już spada. Medycyna nie pozostaje tu jednak bezradna. Dysponuje dziś wieloma skutecznymi narzędziami przywracającymi płodność. Tak, aby doszło do poczęcia dziecka w sposób naturalny, to jednak wymaga odpowiedniej diagnozy. Tak naprawdę, żeby zdiagnozować dobrze niepłodność, trzeba przede wszystkim rozumieć jej podstawy, fizjologię płodności zarówno kobiety, jak i mężczyzny. I ta medycyna diagnostyczna powinna być bardzo spersonalizowana. Nie można diagnozować cyklu kobiecego w zależności od tego, jakichś arbitralnie ustalonych dni, od tego, co jest w podręcznikach napisane. Diagnostyka niepłodności musi być bardzo wnikliwa i musi być oparta tak naprawdę często o wielu specjalistów. Nieprawidłowa, zbyt pochopna diagnoza często skłania do sięgnięcia po inne środki jak in vitro, bez głębszej refleksji nad tym, czym właściwie jest ta procedura sztucznego zapłodnienia i jakie niesie za sobą konsekwencje, mówi dr Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Dzieci, które zostają poczęte metodą zapłodnienia pozaustrojowego i którym będzie dane w ogóle być transferowane do łona matki, są obarczone wyższym ryzykiem chorób genetycznych, zespołów genetycznych, wad rozwojowych. Te ciąże obarczone są ryzykiem poronień, martwych urodzeń, wyższym ryzykiem zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego dziecka, niskiej masy urodzeniowej. Wśród tych dzieci także częściej stwierdza się dziecięce porażenie mózgowe, różne rodzaje nowotworów, jak chociażby białaczka. Z kolei kobiety poddane procedurze sztucznego zapłodnienia in vitro muszą liczyć się z większym ryzykiem zachorowalności na niektóre nowotwory, jak rak jajnika, piersi czy rak trzonu macicy. Do tego, jak dodaje ekspert, dochodzi jeszcze całe spektrum konsekwencji psychologicznych. In vitro to także szereg skutków moralnych. Wiemy, iż tych zarodków wytworzonych na szkle musi być o wiele więcej niż to, żeby udała się jedna ciąża, jedno urodzone zdrowe dziecko z in vitro. W związku z tym tutaj ten etyczny aspekt jest bardzo trudny, dlatego że właściwie te zarodki nie są w tej procedurze traktowane jak początek życia ludzkiego. Życia, któremu w każdym stadium należy się szacunek. To były informacje dnia z Panem Bogiem.